Witam Was serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Marcin Szymański. Dzisiaj troszkę w innej formie, ponieważ od dzisiaj, czyli od 25 lipca 2021 roku, zdecydowałem się rozpocząć nową serię. Filmów, a raczej podcastów, które właśnie będą się pojawiały na początku tylko i wyłącznie w niedzielę. Jeżeli będą się cieszyły popularnością, wtedy będą się pojawiały częściej. Jako, że jest to pierwszy film tego typu, pierwszy podcast tego typu, to chciałbym Was zapytać o opinię: czy wolicie, abym do Was mówił, pokazując Wam moją twarz, czy wolicie formę takiego typowego podcastu? którą możecie sobie spokojnie posłuchać w, w samochodzie jadąc gdzieś, czy, czy gdziekolwiek, gdzie nie macie dostęp do, do ekranu. A więc, moi drodzy, tą serię nazwałem Podcastowa Niedziela i będziemy tutaj gadać na poważne lub mniej poważne tematy, ale bardzo często będą to tematy kontrowersyjne, będą to tematy czasem z pogranicza teorii spiskowych, ocierające się tak raczej o teorie spiskowe, ale takimi nie będą, ponieważ będę podawać źródła badań naukowych, które potwierdzają te tematy bądź ewentualnie coś wykluczają. Będziemy tutaj gadać też o tematach wrażliwych, czyli niestety o tematach związanych z polityką, nie tylko polską, ale światową. Postaram się tutaj mówić o rzeczach te, również kontrowersyjnych, o rzeczach, o których Politycy nie mieli odwagi powiedzieć, lub po prostu nie dopowiedzieli tego. My tutaj postaramy sobie dopowiedzieć, co na przykład politycy mieli na myśli, mówiąc to czy tamto. Także, moi drodzy, zapraszam Was na pierwszy odcinek. Jeżeli Wam się spodoba, to poproszę Was o łapkę w górę i jakiś komentarz. I, i oczywiście, jak najbardziej te podcasty będę nagrywać i realizować w przyszłości według waszych życzeń będę zbierać po prostu wasze komentarze wasze pytania i na tej podstawie będę nagrywać kolejne podcasty a więc y, za, zaczynamy y, pierwszy odcinek z serii podcastowa niedziela a więc moi drodzy y, dzisiaj sobie powiemy o tak zwanym efekcie maharishiego y, moi drodzy maharishi to był twórca który to był człowiek, który właśnie stworzył tak zwaną zbiorową, grupową medytację, gdzie grupa kilkudziesięciu czy kilkuset ludzi, czy nawet kilku tysięcy ludzi wspólnie medytowała. I, co, i jaki miało to wpływ na otoczenie, lub generalnie na świat, to pokazują to badania naukowe. No, hipotezy, hipotezy badawcze. Oczywiście wywołały niedowierzanie u wielu recenzentów, i tak naprawdę pojawiło się bardzo wiele kontrowersji, jednak ciężko było podważyć te hipotezy, ciężko było podważyć te badania w świetle bardzo przekonujących badań. Te dane, czyli te dane z tych badań, niewątpliwie pokazują nam, że tak naprawdę dysponujemy technologią generowania pokoju na świecie, czyli nasze umysły, jakby zespolone ze sobą podczas medytacji, są w stanie wpływać korzystnie na pokój na świecie. Przypominam, moi drodzy, że jesteśmy w podcastowej niedzieli i to, o czym tutaj mówimy, nie, nie są teorie spiskowe, nie poruszamy tu teorii spiskowych, aczkolwiek możemy się ocierać o takie teorie. Ja zawsze będę wam tutaj podawać źródła, źródła gdzie możecie znaleźć potwierdzenie, gdzie możecie znaleźć wyniki badań, gdzie możecie znaleźć potwierdzenia naukowe tego o czym ja mówię. Moi drodzy, na czym polega efekt Maharishiego? Efekt Maharishiego to jak już wspomniałem, jest to tak zwana jest to rodzaj medytacji, tak zwana transcendent, transcendentalna medytacja. Czyli jest to bardzo głęboka medytacja, ale nie jest to medytacja jednej osoby, tylko jest to medytacja kilku, kilkunastu, kilku tysięcy, bądź nawet kilkudziesięciu tysięcy, czy nawet kilkuset tysięcy osób w tym samym czasie. I aby, aby wywołać ten tak zwany efekt Maharishiego, należy wziąć 1% ludności danego obszaru, na przykład. Gminy, miasta lub kraju. Czyli przykładowo w Polsce 1% ludności to będzie jakieś 400 tysięcy, 350 400 tysięcy osób. Ten 1% populacji jest potrzebny, aby wywołać efekt Maharishiego, a efekt Maharishiego powoduje korzyści dla społeczeństwa, takie jak spadek przestępczości. Obniżenie się konfliktów zbrojnych, spadek liczby wypadków samochodowych, spadek liczby przyjęć ludzi do szpital, spadek bezrobocia, spadek działalności terrorystycznej. Ja rozumiem, że to brzmi fantastycznie, ponieważ ja po raz pierwszy, kiedy spotkałem się z tą tematyką, byłem bardzo zaskoczony i musiałem przestudiować wiele, wiele. Książek, aby jakby znaleźć potwierdzenie dla tego. Moi drodzy, mamy też tak zwany globalny efekt Maharishiego, bo tutaj mówiliśmy o tak zwanych lokalnych efektach Maharishiego, czyli jeżeli grupa, jak, jakaś grupa ludzi w danym mieście, w danej społeczności, czy w danym kraju medytuje, wtedy w tym kraju, w tej okolicy zauważa się poprawę. No, tak jak mówiłem wcześniej, spadek przestępczości, spadek konfliktów zbrojnych i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast globalny efekt Maharishiego jest to generalnie zmniejszenie konfliktów i poprawia jakości życia dla całego świata. I w tym momencie, w przypadku globalnego efektu Maharishiego, bierzemy pierwiastek kwadratowy. Z 1% populacji całego świata to wychodzi tak mniej więcej między 7,5 a 8 tysięcy osób. No mamy około 7,5 do 8 miliardów ludzi na świecie, więc pierwiastek kwadratowy ja nie jestem dobry z matematyki, ale, ale to akurat zaczerpnąłem z literatury. Badania naukowe, moi drodzy, jak już wspomniałem wcześniej, podam Wam linki do badań naukowych, tak abyście sobie mogli zweryfikować to, co ja mówię. W ciągu ostatnich 25 lat na całym świecie wykonano ponad 40 lub nawet ponad 50 badań naukowych, nie pamiętam dokładnie, ale było to na pewno ponad 40 badań naukowych. Które potwierdzały istnienie tak zwanego efektu Maharishiego. Jeszcze raz powtarzam, nie wiem, czy dobrze wymieniam nazwisko autora. To był Hindus Maharaj, Maharishi. Niestety nie znam języka hinduskiego i być może źle czytam jego nazwisko, więc przepraszam wszystkich, których w jakikolwiek sposób mogłoby to urazić. Badania. Badania nad efektem Maharishiego zostały opublikowane w bardzo prestiżowych pismach naukowych, także podkreślam, badania zostały opublikowane w prestiżowych pismach naukowych, czyli oficjalnie uznawanych, szanowanych, a nawet stworzonych przez, 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 przez naukowców, tak? czyli, czyli jak najbardziej wiarygodne. Spośród tych pism naukowych to były m.in. Social Indicators Research, Journal of Crime and Justice, Journal of Conflict Resolution, and Journal of Mind and Behavior. Możecie sobie sprawdzić w Google. Ja oczywiście w opisie wpiszę Wam nazwy tych czasopism, tych pism naukowych, abyście sobie mogli zweryfikować i teraz wam podam przykłady zastosowania efektu Maharishiego to co ja sobie przeczytałem to, co sobie, ja sobie przeczytałem na jednej z, z amerykańskich stron internetowych, też wam podam link do tej strony. Z takich najważniejszych przykładów to był spadek przestępczości w Waszyngtonie w latach 90. Przeprowadzono bardzo kosztowny eksperyment, i to właśnie był chyba jeden z najbardziej lub najbardziej kosztowny eksperyment, jeśli chodzi o badanie tego efektu Maharishiego. W tym eksperymencie wzięło udział ponad 4,5 bodajże tysiąca osób, które były przeszkolone w technice transcendentalnej medytacji. I ten eksperyment kosztował 6 albo 7 milionów dolarów więc był to naprawdę drogi drogi eksperyment eksperyment oczywiście był nadzorowany przez grupę naukowców oraz przez członków lokalnych lokalnych władz oraz policji zespół badawczy ten zespół który nadzorował i monitorował przebieg tego eksperymentu zanotował Zanotował swoje spostrzeżenia. Jednak zanim przystąpiono do tego badania, twórcy jakby organizatorzy tego badania przewidywali, że w przeciągu dwóch, dwóch i pół miesiąca przestępczość w Waszyngtonie spadnie o 20%. I rzeczywiście, rzeczywiście tak się stało, rzeczywiście tak się stało. Ponieważ przestępczość w Waszyngtonie w tym czasie spadła nawet nie o 20%, tylko o ponad 20%. Moi drodzy, kolejny przykład, jaki, jaki mnie zainteresował, to było zmniejszenie poziomu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jeden z eksperymentów właśnie to udowodnił. Zastosowano oczywiście. Te same procedury, co w przypadku Waszyngtonu, czyli grupa badawcza, grupa nadzorująca i, i przeszkolona grupa osób medy, medytujących. Oczywiście grupa osób medytujących to był 1%, 1 społeczeństwa znajdujących się w badanym obszarze, w obszarze, gdzie prowadzone były działania wojenne i tam zanotowano, Spadek działań wojennych o około 35% i spadek liczby osób śmiertelnych o około 75%. A więc, no jak sami sami rozumiecie, są to imponujące wyniki. Oczywiście, takich, takich badań było prowadzonych więcej, bo jak powiedziałem. 40 parę lub nawet ponad 50, więc nie będę tutaj wszystkich, wszystkich danych, wszystkich badań nie będę tutaj cytował, czy tam przytaczał. Jeszcze taki jeden warty wspomnienia, który mi się przypomniał, to było badanie prowadzone w Wielkiej Brytanii. Jako że mieszkam w Wielkiej Brytanii, to nie mogłem sobie nie pozwolić o tym przeczytać. W Wielkiej Brytanii. W pobliżu Merseyside utworzono grupę stosującą właśnie tę medytację transcendentalną i rezultatem tej medytacji, oczywiście tutaj też wzięto pod uwagę 1% społeczeństwa w badanym obszarze i zanotowano natychmiastowy spadek przestępczości o ponad 13% później po jakimś czasie ta przestępczość z powrotem wzrosła, kiedy jakby zaprzestano tych medyta działań medytacyjnych. A więc moi drodzy, to wszystko, co wam powiedziałem, tak jak mówiłem, ja wam dam linki do tego, odniosę się do źródeł, abyście mogli sobie sami to zweryfikować, jednak, no, przyznacie sami, jest to, jest to zaskakujące, jak tak pozornie Pozornie powiedzmy, niewinna medytacja, czyli, czyli praktyka, o jakiej zapewne każdy z Was słyszał, praktyka medytacyjna pochodzi, pochodzi z Azji, Tybet, Tajlandia, te okolice, powiązana jest z religią, czy jak inni, wolą, filozofią buddyzmu. I generalnie rzecz biorąc, My, ludzie Zachodu, tak naprawdę do medytacji, jakby coraz bardziej się skłaniamy. Są jak, jakieś tam badania statystyczne, które pokazują, że coraz więcej ludzi medytuje, coraz więcej ludzi Zachodu medytuje, ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jakie, jak medytacja może mieć pozytywny wpływ na nasze życie i na nasz świat nie będę w tym odcinku mówić dlaczego zbiorowa medytacja i dlaczego w ogóle medytacja działa i dlaczego wywiera taki wpływ jakby na środowisko zewnętrzne i na innych ludzi bo jest to jakby temat na wiele innych odcinków ponieważ w tym momencie wchodzilibyśmy już w fizykę kwantową na przykład musielibyśmy już tutaj powiedzieć o o różnych polach magnetycznych, o polu magnetycznym Ziemi, o częstotliwości Ziemi, o tak zwanym pulsie Ziemi, ale tak jak mówię, nie są teorie, to teorie spiskowe, podałem Wam fakty, podam Wam odnośniki i na koniec chciałem powiedzieć, dlaczego w takim razie rządy wszystkich krajów nie naciskają na to, aby ludzie na całym świecie medytowali, gdyby, gdyby nas tego uczyli, jakby od szkoły podstawowej, gdyby Cały czas nam wtłaczano to, aby medytować wspólnie, aby medytować grupowo, to świat by był lepszy. No takie, takie pytania się oczywiście nasuwają. Ja tutaj oczywiście nie będę tego komentować, bo no nie chcę przedłużać tego filmu, ale oczywiście tworzy mi się, tworzy mi się teoria, dlaczego, dlaczego jakby rządzący światem, dlaczego rządzącym światem nie zależy na tym, abyśmy wszyscy medytowali i w ten sposób jakby naprawiali świat. No myślę, że odpowiedź nasuwa się sama. No, ja mam swoje teorie, i na temat tych teorii być może nagram jakiś film. Słuchajcie, moi drodzy, dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Proszę Was o opinie, o wasze, o wasze spostrzeżenia. Być może coś nie dopowiedziałem, być może coś źle powiedziałem, więc proszę Was też o komentarze. Dziękuję i do usłyszenia do następnego podcastu za tydzień, a wcześniej zapraszam Was na, na regularny vlog, który, który nagrywam. Dziękuję Wam jeszcze raz, trzymajcie się i życzę wszystkiego dobrego wszystkim.